Ecco mi qua. Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki. Przywitam się też w języku włoskim. Benvenuta al mio canale Mangiare Łewki. Rimani con me, vedi video ricetta, sotto trovi ingredienti nella lingua italiana. No i co, kochani, mówię po włosku, kuchnia włoska. I coś wam pokażę, co ja dzisiaj przygotuję smacznego. Dzisiaj przygotuję botwinę, czyli zupa di barbabietola rossa. Do przygotowania tej zupy będzie nam potrzebne około 2 litrów wywaru warzywnego. Ja mam tylko warzywnego. Botwinka, czyli te buraczki tutaj, cała garść. 2 jajka ugotowane. Pół cytryny. 1 ząbek czosnku, 1 młoda cebulka, pęczek koperku, później tutaj też mamy jogurt, przestawię to, masełko, dziś 50 gramów, sól, pieprz. Zabieramy się do przygotowania botwinki. Botwinkę musimy porządnie umyć pod bieżącą wodą. Zobaczcie, tutaj w tych zakamarkach. Także to wszystko porządnie myjemy i wezmę nóż. Jak już tak porządnie umyjemy botwinkę, to tą część odkroimy, a tutaj właśnie te końcówki też. No i później pokroimy. Teraz ja myję porządnie botwinkę. Tak umytą porządnie botwinę poszatkuję drobno. Teraz poszatkuję czosnek i cebulę. Czosnek i cebula jest poszatkowana. Do garnka wrzucam moje masełko. Jak się masełko rozpuści, wrzucamy naszą cebulkę i czosnek. To wszystko wrzucamy. Zamieszamy. Lekko podsmażymy minutkę i wrzucimy nasze buraczki. Po minucie wrzucamy nasze buraki. Zobaczcie, tu są tak pięknie poszatkowane te moje buraki, ale wrzucam tylko tą część, czyli buraczki czerwone i razem z łodyżkami, a liście wrzucę na samym końcu. Liście nie wrzuciłam, tylko wrzuciłam tutaj, zobaczcie, tą część łodyżki i końcówki, a to wrzucimy na samym końcu. Teraz tak podusimy, pokażę wam, podusimy to gdzieś tak z 2-3 minutki. A później zalejemy naszym wywarem warzywnym. Po 2-3 minutach wlewam wywar warzywny. Wszystko tu wleję. Ok. I przykryję i pozostawię do zagotowania. I pogotuję tak gdzieś z około 10. Po 15 minutach wrzucamy nasze listki buraczków, właśnie botwinki. Tutaj zamieszamy. Weźmy łyżka, tu pięknie. Teraz zostawimy na minutkę, dwie, ale dodamy do tego sok z pół cytryny. Musimy to posolić. Posolimy dobrze. Popieprzymy. Pieprz. Dobrze jest. Teraz wyciskam sok z pół cytryny. Właśnie. Wleję do tej mojej botwiny. Pozostawimy do zagotowania tak na minutkę, dwie i możemy odstawić, żeby naszło smakiem. Do zupy wrzucam też ugotowaną marchewkę, którą wyciągnęłam z mojego wywaru warzywnego. Zupa już jest ugotowana, teraz ją zamieszam, już ją posoliłam, popieprzyłam i teraz niech tak odstoi, wyłożę na talerz. Kochani, Aleksandro Winiko, zobaczcie, jaka piękna zupa mi wyszła, to znaczy się botwina, bo to nie jest, no tak można powiedzieć. I teraz tak, taki ma piękny, cudowny kolor, z jajeczkiem ugotowanym jemy, posypiemy sobie koperku, bardzo dużo, kto chce może dać sobie jogurtu, ja dołożę sobie łyżeczkę jogurtu, bo a jak ktoś chce, to może dodać śmietany i proszę was, ja przy was ją
Spróbuję, bo ja już ją sobie ostudziłam. Zaraz spróbujemy tą zupę, poczekajcie, bo... Pyszna, pyszna botwinka na takie cudowne dni letnie. To jest taka wiosenna zupa pełna witamin. Zapraszam Was na mój kanał Mandziary Łebki. Róbcie subskrypcję, klikajcie na dzwoneczek, wpadajcie na fanpage ciao.kuchniaewki. Tam znajdziecie wszystkie moje przepisy. Myślę, że ten przepis Wam się przydał. Teraz co jeszcze chciałam powiedzieć? Powiem po włosku. Penso che questa video ricetta ti ha piaciuto. Questa è la zuppa polacca, botwinka si chiama, di, hai visto, di Barbabiedola rosa giovane, proprio appena nata. Quindi è buonissima, con uovo sodo. Ti invito al mio canale, fai iscrizione, clicchi sul campanello così arrivano informazioni sulle altre video ricette. Ti aspetto alla prossima. Dico buon appetito Alessandro. Buon appetito. Ciao. Ciao. Myślę, że ten mój przepis Wam się przydał. Jeszcze raz zapraszam na mój kanał i życzę smacznego. Buon appetito.